Urszula Kozłowska, Rozbrykany konik. Któż to galopuje drogą? Bujna grzywa, piękny ogon. To kasztanek, konik młody, który wymknął się z zagrody. Dokąd pędzi, dokąd śmiga? Może z wiatrem chce się ścigać? Nie, wszak pewność ma nasz konik, że i wiatr go nie dogoni. I ha ha, nikt nie biega tak jak ja. Konik ćwiczy bieg przez płotki, a na płotkach siedzą kotki. Miau! Koniku, troszkę ciszej, tak nie złapiesz żadnej z myszek. A kasztanek głową kręci. Łapać myszek nie mam chęci. Płot przesadził jednym susem, na pastwisko pobiegł kłusem. I ha ha, nikt nie biega tak jak ja. A tam łatka wcina trawę. Konik rży, to nieciekawe. Żujesz zielsko dzionki całe? To jest wprost niezrozumiałe. Łatka na to, muu, mądralo, moje mleko wszyscy chwalą. Dzieci po nim zdrowo rosną. Na to kasztan zarżał głośno. I ha ha, nikt nie biega tak jak ja. Pies o dom dba i podwórze, jest naprawdę świetnym stróżem, lecz koń tego nie docenia. Tkwi przy budzie kawał lenia. Dziwne zwierząt są zwyczaje. Krowa łatka mleko daje, no a koty dniem i nocą łapią myszy, tylko po co? I ha ha, nikt nie biega tak jak ja. Kasztan żwawo mknie po łące. Nagle słyszy wdzięczny koncert. Pyta, kto jest taki zdolny? To ja, szepcze konik polny. Na tę wieść niespodziewaną nasz kasztanek w miejscu stanął i w skupieniu słuchał grania, po czym stwierdził bez wahania, i ha ha, każdy jakiś talent ma.